Jakkolwiek to zabrzmi, w Suwałkach spóźnia się zegar słoneczny. Mowa o zabytkowym, XIX-wiecznym żeliwnym czasomierzu, który stoi w Parku Konstytucji 3 Maja. To dar hrabiego Karola Brzostowskiego. Działał właściwie ponad półtora wieku. Przed laty zegar przeszedł jednak remont i został źle ustawiony. W efekcie nieprawidłowo wskazuje czas. Na problem zwrócił uwagę Andrzej Chuchnowski, miejski radny z klubu Łączą nas Suwałki. Wykonano renowację, która przebiegała w roku 2005 i bardzo minimalnie ustawienie zegara zmieniono i od tej daty zegar odmierza czas dla innej miejscowości, dla miejscowości odległej na wschód od Suwałk o ponad 400 km. W związku z tym niewielkie przesunięcie, bo przesunięcie o tylko 10 stopni spowodowało, że ten nasz czasomierz ustawiony idealnie był w pierwszym wystawieniu, gdzie, no mówię, niestety tak się stało, że tak się stało, że wstyd, można powiedzieć, nam przynosi, że nie można przez tyle lat było z tym zegarem sobie dać rady. Radny zasugerował, aby skorzystać z okazji, kiedy to Unia Europejska chce zrezygnować z czasu zimowego oraz letniego i ustawić czasomierz tak, jak stać powinien. Zmieniony zostanie czas, czyli zlikwidowany czas zimowy i czas letni. W związku z tym można by było, myślę, że przygotować w tym czasie naprawę tego zegara, przesunąć go, żeby regularnie i prawidłowo pracował, i można wykorzystać tę sytuację, no, ogłaszając, powiedzmy, nawet do Unii Europejskiej czy na teren Polski, a jeżeli nie, to przynajmniej Suwalszczyzny i naszego województwa, że wracamy do prawidłowego, starego zegara. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, zapewnił, że miejscowy zarząd dróg i zieleni zajmie się usterką. No trzeba jego uregulować, tak żeby właściwy czas wskazywał. Ja tam nie wiedziałem, że jest taki problem już od dłuższego czasu z tym. No to przestawi zarząd dróg i zieleni jako jednostkę, która zarządza Parkiem Konstytucji 3 Maja. Niech tam odpowiednio to wyreguluje, tylko niech poprosi jakiegoś specjalistę, zegarmistrza, żeby właściwie co? Astrologa chyba raczej.